Dzień dobry w niedzielę, patrzcie, jaka piękna pogoda. Po prostu przepięknie. My jesteśmy już jakieś, prawie godzinkę temu, jest 10:15 i właśnie zbieramy się do pralni. Do pralni i jednak dzisiaj jedziemy na spożywkę, taką chociaż małą, bo wczoraj już nie pojechaliśmy. Tak jak wam powiedziałam, z mojego planowania wyszły nici. Więc na razie taki jest plan, jedziemy do pralni i na spożywkę, a dalej nie planuję. Zobaczymy, czy mi wyjdą moje plany, to wtedy wam pokażę i opowiem. Powiem wam, że pogoda jest bardzo dziwna, bo niby jest ciepło, ale jednak czuć ten chłód. A w Polsce widziałam, że śnieg! Więc zdradliwa pogoda wbrew pozorom jest dzisiaj w Anglii. Mimo pięknego słońca, wcale nie jest tak super ciepło. No, a my już zmierzamy do pralni. Dobra, wiecie co? My właśnie zostawiliśmy pranie i idziemy tutaj do jakiejś lokalnej kawiarenki na kawkę i śniadanko. W ogóle to jest taka dzielnica, gdzie my tu kiedyś w ogóle mieszkaliśmy. To jest to większe miasto obok nas i my tu na samym początku mieszkaliśmy, potem się przeprowadziliśmy na obok dzielnicę. Więc tu też mieliśmy bardzo blisko i my znamy te tereny i bardzo, bardzo je lubimy. I to jest taki fajny klimat rodzinny. No, więc idziemy coś fajnego. Szliśmy do bankomatu i znaleźliśmy po drodze jeszcze fajniejsze, więc idziemy tutaj. Tutaj też myślę, że trzeba jednak płacić gotówką, boże, w numer jestem. Tutaj też trzeba jednak płacić gotówką, więc tam szybko poleciał, ale powiem wam, że tutaj wydaje się fajniejsze śniadanko. Więc zostaniemy tu. W ogóle naprawdę jest piękna pogoda, patrzcie. W śniadanku byliśmy naprawdę w fajnej takiej kawiarence w rodzinnej atmosferze. W ogóle my lubimy tę okolicę, kiedyś tutaj mieszkaliśmy, się bardzo fajnie tutaj czujemy. Lubimy te rejony i w ogóle naprawdę w tej kawiarni byliśmy pierwszy raz. Takie miłe starsze małżeństwo prowadziło, że było przecudownie. Właśnie się suszy. Jeszcze zostały nam dwa prania. Ale zostało jakieś 10 minut. Więc nie tak źle, więc myślę, że do około 20 minut z wysuszeniem i spadamy. Ktoś zostawił jakiś kurier paczkę i na pewno tak moja była paczka zostawiona. Przecież to zaraz ktoś zabierze. No, więc to samo było z moją paczką. A my właśnie będziemy jechać teraz na zakupy. Pranie już zostawiliśmy, wszystko też wysuszyliśmy, więc jest złożone i tylko do szafy powkładam, jak wrócę. A mówimy, teraz idziemy na zakupy spożywcze. Muszę upiec pierniczki, muszę upiec piernika dzisiaj i w ogóle posprzątać mieszkanie. Chociaż myślę, że to z tym sprzątaniem podzielę sobie na dzisiaj, na jutro. Bo już jakby nie patrzeć, jest też 13, więc dość późno jeszcze obiad zrobić. Zanim zakupu, to trochę minie. No, lecę. A ja wam powiem, zrobiłam sobie przerwę na kawkę i zaraz idę zrobić obiadek i resztę chyba sprzątania zostawię na jutro, bo jeszcze muszę upiec te pierniczki i piernika po staropolsku. Tak, sprzątanie zostawię na jutro, resztę, a dzisiaj biorę się za obiad i za moje ciasta. Dreso, piżamę, żeby było mi wygodnie. Idę zaraz sobie zrobić jeszcze tą moją maseczkę. Wypiłam właśnie kawkę, więc lecę zrobić obiad. Tak jak wam mówiłam, pranie sobie, pranie. Sprzątanie sobie część zostawię na jutro, a biorę się w końcu za te pierniki.
i pierniczki. O, a my już idę. Kupiliśmy takie grzańce, ale powiem wam, że kiedy kupiliśmy, w ogóle te grzańce dla mnie angielskie nie smakują taki grzaniec, który ja kojarzę, galicyjski. Czasem jest w polskim sklepie, ale ostatnio go nie było. I dokupiliśmy taką przyprawę. Zobaczymy, może będzie lepiej smakowało. Chociaż wyczytałam, że grzańca galicyjskiego by zrobić, to właśnie trzeba dodać różne te przyprawy w stylu cynamon, goździki, skórkę z pomarańczy, ale też do wina powinno się dodać koniaku troszkę lub wódki. Więc nie wiem, dodamy te przyprawy i zobaczymy, jak to smakuje. I jak będzie to ten podobny smak, to zostawimy. Jak nie, to jeszcze będziemy kombinować z tym drugim alkoholem. Hej, hej, hej. Ponownie dzisiaj ja już właśnie upiekłam te trzy spody i pierniczki, ale przystroję je dopiero jutro, więc zobaczycie to wszystko jutro. Kamil właśnie zrobił grzańca, a mi ogólnie coś boli, powiem wam, ucho i psiknęłam sobie właśnie taki lek, co mam, bo boję się, że mnie dostała zapalenia, bo ja mam skłonności do tego. A oprócz tego właśnie oglądam film na Kanał Plus, Tuli się nazywa, ze Scarlett Johansson, jeżeli dobrze pamiętam, i to jest o kobiecie, mamie trójki dzieci, która po prostu taką wpada rutynę i zmęczenie tym wszystkim i nagle manianie, nie chcę wam też tak całego mówić, nagle manianie i tak jakby odkrywa życie na nowo. Powiem wam, że całkiem fajny film i jak ktoś lubi takie klimaty, to wam polecam. No, a ja idę się dalej relaksować. To do jutra.